Cześć, witajcie, tu Patrycja Lipińska dla dzieci i dzisiaj jest nasz pierwszy filmik, ponieważ mamy przymusowe ferie, dlatego że jest koronawirus i dzieci nie mogą chodzić do szkoły, dlatego zostańcie w domu, zorganizujcie swoim dzieciom fajny czas, tak żeby nie nudziły się, nie siedziały non stop w telefonach komórkowych bądź na komputerach. I będziemy dla Was specjalnie przygotowywać filmiki, w których będziemy proponować różne ciekawe, kreatywne zabawy. I dzisiaj zaczynamy od, słuchajcie, od masy solnej. Będziemy robić różne rzeczy z masy solnej. My już tu pierwszą partię przygotowaliśmy i tak naprawdę wszystko, co potrzebujecie, to macie na pewno w domu, bo zakupy na pewno są zrobione. A reszta to już tylko Wasza wyobraźnia. Więc potrzebujemy na pewno jedną szklankę mąki. I wcześniej zrobiliśmy masę z normalnej mąki, po prostu do pieczenia ciasta, więc możecie użyć zwykłej takiej mąki właśnie, którą można spokojnie znaleźć w każdej szafce. Oraz sól będzie potrzebna i trochę wody. Trzy składniki, dajcie spokój, ale frajdy i można robić różne fajne rzeczy. Ale podobno czytałam, że też fajnie jest zrobić z mąki ziemniaczanej. Dlatego drugą partię naszego doświadczenia przygotuję z mąki ziemniaczanej. I teraz tak, jedna szklanka mąki wsypuję do miski. Jedna szklanka soli wsypuję. Chcesz? No, proszę bardzo. Hop, do miski. Teraz te suche składniki trzeba wymieszać. Opsyk. I będziemy potrzebować pół szklanki wody. I te wody trzeba dodawać powoli, mieszając. Ok. To, że mamy bałagan, specjalnie zdjęliśmy obrus, więc nic się nie dzieje. Dodajemy pomału i mieszamy. Zobaczymy, czy nam wyjdzie w ogóle masa z tej mąki, bo ze zwykłej mąki wyszła nam superowa i właśnie już powstały pewne rzeczy. Ale tak jak mówiłam, czytałam, że fajno też wychodzi właśnie z mąki ziemniaczanej. To się teraz zaraz okaże, czy nam wyjdzie. My też eksperymentujemy. Nam też się nudzi trochę w domu, dlatego takie właśnie pomysły przychodzą nam do głowy. Mam nadzieję, że nam to wyjdzie. Ta konsystencja, co zrobiłeś? Hot doga zrobiłeś, to jeszcze zrób parówkę. Zrobię. Okej, słuchajcie, ta masa, która jest z mąki ziemniaczanej, ma zupełnie inną konsystencję niż właśnie, ona tak fajnie zastyga w ogóle jak lukier. No! Straszna jest. No, ona jest zupełnie inna. Dobra. Którą wolisz, moją? Nie, poczekaj, bo ona jest bardziej krucha. Ta jest taka bardziej... Jak suchy, jak lód. Jak lód? No, widzicie? Tyle nowości. Słuchajcie, musicie koniecznie spróbować ze swoimi. Fajna jest. O, tak, ta jest bardziej krucha, rzeczywiście. Ta jest taka bardziej ciągnąca. Zaraz Wam pokażemy. Mamy dwie masy już zrobione. I zaraz zobaczymy. A jeszcze nie wlałam całej wody, dobra? Okej, woda wlana. To wymieszam do końca. No i jest inna. Słuchajcie, my Was zapraszamy do tego, żebyście wzięli udział w naszym wyzwaniu i też próbowali robić takie rzeczy. Przed nami 14 dni wyzwania. Codziennie będziemy robić coś innego i zaskoczymy Was. Zaskoczymy Was mocno. Staś nie wie w ogóle, co ja przygotowałam, bo ja powiedziałam mu tylko dzisiaj, że będą niespodzianki, ale przyniosłam właśnie, mam magiczne pudełko plastyczne, w którym mam różne rzeczy związane właśnie z zajęciami plastycznymi i będziemy te rzeczy wykorzystywać właśnie do zajęć. Słuchajcie, dobra. Wyjmuję. Ta masa jest taka właśnie bardziej miękka i też bardziej krucha, taka sypka jest. I teraz tak, generalnie proces masy solnej jest dość pracochłonny, jeżeli chodzi o wysychanie, więc trzeba to będzie zostawić na dłużej, żeby sobie wyschło. O, mam już drugą. Z tej pierwszej masy rzeczywiście bardziej te rzeczy wychodzą takie, o, sztywniejsze. Tu mamy ślimaczka.
którego też będziemy potem malować, ale pomyślałam sobie, że można też zrobić fajny wisiorek. I tutaj, o nie, rozwaliło mi się. Był wisiorek serduszko, ale muszę zrobić dziurkę niżej i wtedy będzie ok. Pokażę Wam jeszcze, to będzie medalion na szczęście. O, to będzie medalion na szczęście, ma dziurkę, jak wyschnie, będzie super. I też użyjemy farbek do pomalowania wszystkiego. Używamy też foremek do ciastka. Widziałam je z szuflady, można fajne rzeczy zrobić. Dobra, mamy dwie masy solne, słuchajcie. Jedna to jest zwykła z mąki pszennej, a druga z mąki ziemniaczanej. I teraz możemy spróbować zrobić bałwana albo ślimaka. Zobaczymy, czy z tej masy z mąki ziemniaczanej wyjdzie mi ślimak, bo z tamtej wyszedł spoko. Słuchajcie, mamy ciężki czas teraz, bo trzeba siedzieć w domu, nie wolno wychodzić, jest koronawirus i dbajcie o to, żeby rzeczywiście Wasze dzieci nie wychodziły z domu. Korona time. Dbajcie o to, żeby miały co robić, nie siedziały tylko przed telewizorem i komórką. I przede wszystkim siedzimy w domu, dbamy o siebie i bawimy się świetnie. Wymyślamy fajne, kreatywne zabawy i mam nadzieję, że jakoś wszyscy przetrwamy ten ciężki okres. Tylko musimy zastosować się do tego, do czego musimy się dostosować, wtedy wszystko będzie dobrze. Co zrobimy? A gdzie twoja świnka? No to dawaj, próbujemy robić świnkę. No ona mi się zapada. Zapada ci się, no to może jakoś inaczej ją spróbujemy zrobić. To będzie z tyku. No to próbuj. No proszę bardzo. Może najpierw chcę pójść do szczegółów. Dobra. To w takim razie my sobie robimy dalej. To jest nasz pierwszy dzień koronawirus wyzwanie. Dzień pierwszy. Zostań w domu i baw się razem ze swoim dzieckiem. My już mamy masę solną. Tak naprawdę będziemy też czekać, aż ona wyschnie, żeby ją troszeczkę podmalować. Chociaż spróbujemy też na części pomalować ją na mokrej masie. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No i już. A Wam życzymy dużo kreatywności i teraz tak, jeżeli oglądacie ten filmik, to dajcie lajka, naprawdę, żebyśmy wiedzieli, że też to oglądacie. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły na wykorzystanie rzeczy, które można znaleźć w domu, o takich rzeczach głównie nam zależy, i żeby zrobić fajną rzecz i zaskoczyć dziecko, to też dajcie znać. My działamy dalej, ta się ładnie błyszczy, nie widać tak z daleka pewnie, ale naprawdę jest taka błyszcząca, fajna. O, a ja zrobię stos kamyków. Patrzcie. I potem pomaluję to. Więc generalnie mamy nadzieję Was zaskoczyć. Zostajemy w domu. Akcja izolacja. Tak, tak to się nazywa. 14 dni wyzwanie przed nami. Dzień pierwszy, masa solna i figurki z masy solnej. Jeżeli przyłączyliście się do naszego zadania, to dziękujemy Wam bardzo i mam nadzieję, że zaskoczymy Was jeszcze i pokażemy Wam fajne rzeczy, chociaż Stasiek będzie zaskakiwany na bieżąco. Ja mu nie będę zdradzać, co ja tu dla Was przygotowałam. Okej, lepimy dalej. Jest fajnie? Robisz świnie? No to okej, to lepimy dalej, a potem będziemy malować. Mięciutkie. No właśnie. Jesteśmy. Trochę sprzątnęliśmy, przemyliśmy na mokro stół i zostały nasze, że tak powiem, dzieła solne, gotowe do pomalowania. One są jeszcze oczywiście niewyschnięte, ale nie możemy się doczekać, żeby je pomalować, więc będziemy malować farbami akrylowymi. Zobaczcie, mamy nawet własnoręcznie zrobione pudełko na pędzelki. I teraz tak, troszkę trzeba, mamy tackę na te farbki i tak po kropelce, ponieważ farby akrylowe są bardzo wydajne, więc tak naprawdę nie trzeba używać do nich wody, ani trochę. Wystarczy wziąć sobie farbę na tackę papierową i pomalować. I generalnie ja zacznę od moich kamyczków i będę teraz malować. I tak naprawdę najdłuższy proces to pewnie będzie schnięcie
naszej masy solnej, ale to już sobie zostawimy na spokojnie, na noc. Staś zrobił bardzo wielkiego bałwana. Ja teraz maluję moje kamyki. I Was również zapraszamy do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że podjęliście dzisiejsze wyzwanie. Wyzwanie numer 1. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu, jeżeli macie jakieś uwagi. Ja powiem tylko jeszcze jedno, że jeżeli chodzi o masę solną, no to my oczywiście dzisiaj robiliśmy biały kolor, ale możecie naturalnie zmienić jej kolor, na przykład dodając kakao, cynamonu, kurkumy, żeby po prostu Wasza masa miała naturalnie inny kolor, bądź barwniki spożywcze oczywiście, takie jak, co prawda pewnie nie zaopatrzyliście się jeszcze w barwniki do jajek, więc też można tę masę odrobinę pokolorować. A na razie my kolorujemy swoje rzeczy, które potem zostawimy na całą noc, żeby sobie wyschły. Można oczywiście też suszyć w piekarniku, ale po co, słuchajcie, po co, jak można na spokojnie sobie na noc zostawić, może nawet na 2 dni, jak nie w piekarniku. To się jutro okaże, zobaczymy. Na razie mamy wyzwanie dzień numer 1. Mam nadzieję, że razem z nami będziecie przez następne dni. Widzieliście, że niebieski i różowy daje fioletowy, ale jak nie, to ja sobie właśnie tutaj zrobiłam taki fiolecik piękny. No musisz próbować, albo maluj po prostu na razie tylko to, co widać, to co. Bo tak jak będzie leżało, to ubrudzisz cały talerz, także maluj tą część, która po prostu wystaje. O, a ja dzięki niebieskiemu i różowemu uzyskałam piękny, kolorowy fiolet. Bardzo mi się podoba. No, to też fajne, że możecie pokazać dzieciakom, że właśnie łączenie kolorów farb daje nam różne fajne efekty. O. A, też Ci się fioletowy spodobał? No, ja tu jeszcze pomarańczowy. O nie, to ja nie chcę tylko pomarańczowego, ja chcę tylko fiolet. Mój wygląda całkiem zacnie. Z bliska nasze dzieła wyglądają tak. Mój jest jeszcze nieskończony. Stasiu też maluje. Słuchajcie, jeżeli chcecie pokazać nam swoje dzieła, to oznaczcie nas na Instagramie bądź na Facebooku, bo będziemy tam wrzucać wszystkie nasze prace. Jak to było? A ja wolę moją mamę, co ma włosy jak atrament, złote oczy jak... Pierwsze zadanie za nami, dzień pierwszy właściwie za nami. Mam nadzieję, że przyłączycie się do naszego wspólnego zadania i będziecie razem z nami próbować tworzyć różne kreatywne rzeczy w domu, razem ze swoim dzieckiem. Pamiętajcie o tym, zostańcie w domu. Koronawirus to nie żarty. My cieszymy się, że możemy odkrywać nowe rzeczy. Pierwszy raz w życiu robiłam masę solną. I całkiem fajnie wyszło. To są moje rzeczy do wyschnięcia, to są rzeczy Stasia. Jeżeli Wam się podobało, to polubcie ten filmik, zasubskrybujcie kanał i dajcie znać innym mamom, że mogą przyłączyć się do naszego zadania. Czekamy na Was. Już jutro kolejna niespodzianka. Będzie fajnie. Zostańcie razem z nami. Zapraszamy Was serdecznie. Do zobaczenia.